Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy piąteczek, mamy Summon Rush, no i jest fuzja Wixwella. Jest to naprawdę bardzo fajny champion. Coraz ciekawsze teamy z nim wychodzą. No i ja walczę na wszystkich trzech kontach, walczę o tego championa. No tutaj jesteśmy na koncie Free to Play, ponieważ będę robił Summon Rush. Tutaj z góry sobie zaplanowałem, że pójdę po Epika, po to, żeby móc sobie pominąć kilka innych rzeczy. Na pozostałych dwóch kontach będę po prostu zielonymi otwierał. Mam nadzieję, że te nowe rozwiązania, usprawnienia w tawernie bardzo mi przyspieszą ten bolesny proces przepalania tych wszystkich commonów i uncommonów. No ale tutaj jest Summon Rush, w którym... ile tutaj punktów jest? 2700 na rarkę. No trochę podnieśli. I 5400 na Arwit na Epika, czyli do tego punktu muszę dojść. 5400, mamy po 500 punktów, więc to będzie ile? 11, no prawie 11, niecałe, no okej, 11 sacredów trzeba otworzyć, żeby to zgarnąć. Ja mam ich 10, więc będę musiał dokończyć to. No więc pewnie 4 wojdy jeszcze otworzę, no bo Ancient Shardów raz mam mało, dwa one są strasznie mało wyceniane. No i wtedy ją zgarnę. A może nawet zobaczymy, pokuszę się dalej, bo tutaj bardzo potrzebuję legendarnych książek, więc... No ale poczekam, nie, dzisiaj nie będę otwierał, przez weekend może wpadnie jeszcze jakiś secret i wtedy jednym secretem będę mógł zgarnąć kolejną książkę. No więc tak to wygląda, tutaj wyłączmy. No i przejdźmy już do otwierania shardów. Jak już wspominałem, mam ich 10 secretów, 34 wojdy, ale tutaj te 4 tylko otworzę. Ja już sobie tutaj wybrałem, mamy 10x, każdego dnia będzie jest inne i ja z tych czempionów wybrałem sobie tutaj tego nowego czempiona Glykada. On, co my tutaj mamy, mamy freeze na A1, tutaj mamy increase attacks, perfect veilem, jeszcze zwiększa turmiter i tutaj mamy bardzo fajny revive, ale poza revivem on rzuca increase accuracy, increase defense, nawet bez revive'u i wtedy dostaje ekstra turę. Tutaj co my mamy, czempioni pod Perfect Veil zadają więcej obrażeń i mamy Aura Speed we wszystkich miejscach, także z tych czempionów tutaj ten mi się najbardziej przyda. No, oczywiście mam już Sun Wukonga, więc na niego nie patrzyłem. No i z epików Deacon, tylko tego nie mam, pozostałą dwójkę mam, więc chociaż pytanie, czy Lockwain. On jest do fuzji potrzebny, więc okej, jego sobie zostawię. Jego jednego trafię, to potem sobie może przełączę na Deacona, bo skoro mamy Empowerment, to może akurat jego warto by było trafić. Gdybym tutaj trafił na przykład Sepulcher Sentinel, byłbym też zadowolony, bo wtedy mógłbym ją od razu zostawić do mojego teamu na Clan Bossa i zwolnić jedno miejsce dla DPS-a. Dobra, ale koniec już tego gadania, mamy 10. Zobaczymy, czy jakaś legenda wpadnie. 6% szans. Otwieramy i zaczynamy od Knojci. Tutaj, oczywiście, gdyby 6 szardów wpadła mi do fuzji pani, no to w ogóle już byłaby bajka. Bazylisk. Na Faction Wars się na pewno przyda. Kolejny Epic. Nazana. Ona jest potrzebna do fuzji Razina, ale akurat ją już mam. Dalej, kolejny epik. O, Morag Bronze Lock, fajny epik. Tutaj wrzuca Strengthen na wszystkich. 3 tury cooldownu. Tutaj mamy Ally Attack. Naprawdę fajny epik. Przyda się na pewno. I kolejny Ultimate Galek. No akurat nie jest to potrzebny jakiś u mnie champion. Drugi, no serio, drugi Bazylisk. Jeszcze 4 do końca. No dajcie jakąś legendę. Rearguard Sergeant. Tutaj mamy Decrease Defense. Tutaj mamy Decrease Attack na ataku AoE i leczenie. A tutaj Ally Protection z Continuous Heal. To jest całkiem przyzwoity champion na Clan Bossa. Do klasycznego teamu. I jeszcze jeden Epic. Oathbound. To też jest duplikat. 2 pozostałe do końca. Ciekawe, czy będzie jakaś legenda. O, Lockwain na koniec wpadł, prawie na koniec wpadł
Lockwain, także go mam do fuzji. Mogę usunąć i wezmę sobie Deacona. Aczkolwiek wolałbym, żeby legenda na koniec spadła. Niestety, 10 otwartych. Kolejny dwarf. Widzę, że tutaj dwarfami sypało. Rockbreaker na Faction Wars jest przydatny. Okej, zwiększa swój defense tutaj. Tutaj mamy provoke z kontratakiem. Dobra, nieważne. Oto tyle, zobaczmy. Szkoda, że żadnej legendy nie było. No ale tak to wygląda, jeżeli nie otwieramy w trakcie podwójnych szans. Energię sobie zostawię na później. Trafiłem kolejnego Terixa. Jedną legendarną książkę. No i tutaj mamy 5000 punktów, czyli jeszcze 400. Jeszcze 400, także 4. O, tutaj sobie też kogo tutaj wybrać. Jego zdecydowanie, jakim tu ma. Także zobaczymy. Tutaj, co ciekawe, bardzo by mi się przydał. Fajnie by było, gdyby był Seducer. To jest też champion, którego mogę w moim teamie używać. Unkillable. Zobaczmy. Tylko 4 szardy, więc się nie spodziewam niczego wielkiego. Pantera. Not. Tree Shield Not. On byłby... On jest naprawdę fajny, na pewno mi się do Faction Wars przyda, mamy fajny revive. Ciekawe, jakby tutaj wpadła rarka do fuzji, też byłoby super. Jest legenda! Krutraxa! To jest, co ciekawe, pierwszy raz, mam to szczęście na tym koncie, że trafiam tej legendy, których nie mam nigdzie indziej. Krutraxa jest bardzo dobrym czempionem na Fire Knighta. No, tego się nie spodziewałem. Mam tutaj szczęście do legend Void. 10 sekretów otworzyłem, ani jednej legendy, 4 wojdy poza podwójnymi szansami i mam legendę Void. Co my tutaj mamy? Na A1 4 razy uderza jednego przeciwnika, ignoruje połowę defensu. To już jest bardzo dobre tak na Fire Knighta, 4 uderzenia. Na A2 atakuje jednego przeciwnika, mamy 100% szans na wrzucenie dużego weekend na 2 tury i mamy 100% szans na usunięcie dwóch losowych buffów z celu. I dostaje tutaj ekstra turę, nie ma tutaj żadnego warunku, nie musi nikogo zabić, ma dodatkową turę. Umieszcza Revive on Death na sobie na 2 tury na początku każdej rundy. I umieszcza Revive on Death przy ascendowaniu na 1 turę, jeżeli zabije przeciwnika krytycznym uderzeniem. Nie działa to na pajączkach małych. I mamy aurę, zwiększa atak we wszystkich miastach o 24%. 24% jak na Voida, to nie jest dużo. Ale Krutraxa chętnie się pobawię, bo jeszcze nie miałem nigdy okazji. No i jeszcze jeden shard, zobaczmy co tutaj w ostatnim. Amarantine Skeleton do fuzji Lady Mikage jest potrzebny. Poza tym nie jest to fajny champion. Także mam tutaj epika, mogę pomijać kolejne eventy albo turnieje, dwa już pominąłem. Pominąłem pierwszy Champion Training Tournament, pominąłem jeden Dungeon Divers, ten drugi. No i jeszcze dwie rzeczy będę mógł w takim razie pominąć. Zobaczymy, może Champion Training Event, przepraszam, event był, teraz jest tournament, więc może to pominę. Albo... Może wspominałem już Artifact Enhancement 1. Nie pamiętam. Muszę to dobrze przeliczyć, żeby się potem nie okazało, że mi czegoś braknie. W każdym razie tak wyglądało moje otwieranie. 10 sekretów poszło bez legendy. No Mercy sobie poprawiłem, aczkolwiek Mercy na sekret jest fatalne, ale wpadła za to legenda Void. Jeżeli otwieraliście szardy, dajcie znać, jak wam poszło, a ja już się żegnam. Mówił do was Samael. Cześć!